na razie w sensie formalnym to idzie do Rady na konsultacje w trójkącie. Rada, Komisja Europejska, Parlament Europejski. Więc jak ktoś dzisiaj mi się wywiadł, jeden z dziennikarzy, no, nie kryjących sympatii z opozycją, powiedział, no zaraz, zaraz, ale tu jeszcze to nie decyzja. No tak, decyzja nie jest, no, ale Parlament Europejski, że tak powiem, przekręcił śrubę ekologiczną. No i oczywiście teraz będzie ten trilog, czyli Rada, Komisja i Europarlament będą starały się wspólnie znaleźć stanowisko jedno. No tyle, że na razie to wahadło zostało przez Parlament Europejski mocno wychylone w stronę takiego radykalnego ekologizmu. No oczywiście cenę za to będzie płacić Polska, bo Polska jest krajem energii węglowej. Można powiedzieć na szczęście, bo teraz się do węgla wraca. Dzisiaj w Parlamencie Europejskim o tym też mówiono. No tyle, że ci, którzy planują wbrew pewnej rzeczywistości gospodarczej, uważają, że trzeba skasować atom, trzeba skasować gaz, trzeba skasować węgiel. Mówiąc tym słynnym powiedzeniem kandydata na prezydenta Białegostoku, pana Kalmanowicza, żeby niczego nie było i żeby tylko było OZE. No to oczywiście jest absurdalne, no bo nawet jak tą energię magazynować, to już tak mówiąc bardzo jak po ekspercku, to po pierwsze, po drugie, no wiatraki, no nie zawsze jest wiatr, a te słoneczne panele, no to nie zawsze jest słońce, więc to, że tak powiem, mówienie, że OZE sprawę załatwi, a kopalnie precz, nie, no kwestia dywersyfikacji, no na pewno jeszcze, myślę, że raczej dłuższe lata niż krótsze, będziemy z kopalni korzystać, tym bardziej, że teraz jest wręcz taki powrót do kopalni, o czym dzisiaj zresztą była też mowa, także powrót do gazu, który jeszcze niedawno, przed wojną, był przez ten część przynajmniej tego establishmentu unijnego wyklęty. Tutaj spodziewam się tego pewnego buntu, tak? No bo jest to jakoś tam irracjonalne, ale zresztą no, zapisy szczegółowe od początku były w tym zakresie bardzo, bardzo groźne i to w zasadzie zostało. No, to nie jest kwestia jakiegoś takiego biało-czarnego filmu, że po jednej stronie jest trawa zielona, czyste powietrze, woda źródlana, a po drugiej są ci, co trują. Nie no, to jest kwestia na decyzji zamykania na przykład kopalń czy innych podmiotów energetycznych, co się będzie przekładało dla znaczące bezrobocie w całych regionach. Więc tutaj no, zwracam uwagę, Niemcy, czy Francuzi, czy Belgowie, czy Brytyjczycy, oni mieli całe wręcz dziesięciolecia na dostosowanie się do tego. To nie było tak szast prast i nagle idą decyzje i nie ma problemu. Jak słyszę, że Niemcy ogłaszają plan Marshalla, to już widzę, otrzyma wyobraźni, jak niemieckie firmy są głównymi beneficjentami tego plana Marshalla, który jest realizowany na Ukrainie. Jeżeli premier, z językiem niemieckim politycznym, kanclerz Scholz gra na interesy Niemiec, no to ja się temu nie dziwię. Ale jednak myślę, że przede wszystkim powinny być na Ukrainie już w ramach odbudowy tego kraju po zawarciu pokoju, pewnie bardzo nieprędko, no powinny być firmy krajów, które realnie pomagały i broniły Ukrainy, jak polskie, brytyjskie, krajów bałtyckich, a nie firmy z krajów, które nieparzyste były za Ukrainą, nieparzyste nie chciały pokazać Rosji, tak? Jak to mówił prezydent Macron. Więc no, tutaj jest, uważam, bardzo poważny problem. Już pomijając to, że nawet to zaproszenie właśnie bez Gruzji, ale Ukrainy i Mołdawii, bez Gruzji,
to mnie to bardzo martwi. Zaproszenie na, do statusu kraju kandydackiego, no to, to jeszcze jest kroczek w dobrym kierunku, bo ta droga do członkostwa może być bardzo długa i wyboista. I właśnie bardzo obawiam, że tak jak teraz Niemcy i Francja grają na czas, gdy chodzi o przekazanie broni Ukrainie, tak samo tutaj będą grać na czas, gdy chodzi o przyjęcie realne, akces realny Ukrainy do Unii Europejskiej, zwłaszcza, że pamiętamy polityka niemieckiego, który przez lata stał na czele Komisji Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego, Elmara Broka z tej samej partii co pani Merkel, który mówił o niepełnym członkostwie Ukrainy, czyli Ukraina ma być, gdy chodzi o obowiązki w Unii, ma te obowiązki respektować, ale już nie, gdy chodzi o przywileje. Czyli...